Witajcie na kanale DynaMotion w kolejnym odcinku serii Packdrive Tips. Dzisiaj dowiecie się, jak poruszać się po menu kontrolera z serii Packdrive 3 LMC. Obsługę menu przedstawię na przykładzie kontrolera LMC300C z serii Pro. Obsługa menu pozostałych kontrolerów jest analogiczna. Do wejścia w menu kontrolera i jego obsługi służą trzy przyciski umieszczone pod wyświetlaczem LCD: strzałka w górę, strzałka w dół i pośrodku enter. Aby otworzyć menu, wciskamy przycisk strzałki w dół i wciąż go trzymając, naciskamy przycisk enter. Menu zawiera cztery główne zakładki: Identification, Inputs, Outputs, Diagnostic i Language. Poruszamy się po elementach menu używając przycisków strzałek w górę i w dół, a zakładki otwieramy za pomocą przycisku Enter. Jeśli w prawych rogach wyświetlacza widoczne są strzałki, oznacza to, że dostępnych jest więcej elementów niż te widoczne aktualnie na wyświetlaczu. Żeby przewijać widok wyświetlacza, przyciskamy strzałki w górę bądź w dół. Aby przejść do poziomu wyżej menu, czyli w tym przypadku do poziomu zakładek, wciskamy przycisk strzałki w górę i wciąż go trzymając, naciskamy przycisk Enter. W zakładce Identification dostępne są cztery submenu. Submenu Versions zawiera informacje o aktualnie używanej wersji firmware, wersji oprogramowania PackDrive FPGA, wersji firmware PIC i wersji BIOS. W submenu Hardware Code Serial Number wyświetla się numer seryjny i kod sprzętowy kontrolera. W submenu IP Address znajdziemy informacje o adresie IP kontrolera, masce podsieci i domyślnej bramie sieciowej. Ostatnie submenu zawiera adres MAC kontrolera. Kolejna zakładka zawiera dwa submenu: inputs i outputs. W submenu Inputs możemy podejrzeć stan logiczny każdego z wejść kontrolera, a w submenu Outputs – wyjść. W zakładce Diagnostik dostępne jest jedno submenu o nazwie DiagMessage. Znajdziemy tam informacje o otrzymanym komunikacie diagnostycznym, jego klasę diagnostyczną, kod diagnostyczny oraz treść. W zakładce Language możemy wybrać język wyświetlania. Do wyboru jest niemiecki oraz angielski. Aby wyjść z menu, przechodzimy do poziomu zakładek i wykonujemy tę samą akcję, jak w przypadku przechodzenia do poziomu wyżej menu czyli wciskamy przycisk strzałki w górę i, wciąż go trzymając, naciskamy przycisk Enter. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. W kolejnym dowiecie się, jak zmienić adres IP karty sieciowej, aby nawiązać komunikację z kontrolerem oraz jak zmienić adres IP samego kontrolera.